Witam wszystkich serdecznie, Paweł Kawa, Tkarstwo Aktywne. Na wstępie chciałem Was zaprosić do subskrypcji mojego kanału, kliknijcie łapkę w górę, dzwonek. Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o czymś takim. Są to nowe mapy Garmina, mapy Navion X Plus. Garmin nawiązał współpracę z firmą Navion X i stworzyli mapy dedykowane pod plotery firmy Garmin. Kilka zasadniczych rzeczy, które różnią się od poprzedników, to są izobaty co pół metra, czyli dokładniejsze mapy. Są codzienne aktualizacje, więc nie ma tak jak w poprzedniej mapie, że tam było kilka aktualizacji chyba na rok. Tutaj możemy codziennie aktualizować, jeśli powstaną jakieś aktualizacje, możemy je codziennie sobie wdrażać. Kolejną rzeczą jest cieniowanie reliefowe, które później pokażę Wam na ekranie plotera. I dołożone są zdjęcia satelitarne do mapy, żeby było nam łatwiej odnaleźć się w terenie. Pokażę Wam i wytłumaczę, o co chodzi. Istnieją różne możliwości nabycia tych map. Można nabyć wersję pudełkową, w której jest od razu karta pamięci. Można nabyć to poprzez aplikację Active Capitan. Ale jedną ważną i istotną sprawą jest to, że nawet jak kupicie wersję pudełkową, zarejestrujecie to na swoim koncie Active Capitan, a macie kilka ploterów, to kupujecie jedną mapę, która działa na całej reszcie ploterów. Czyli kupując jedną mapę, możemy ją wgrać do wszystkich ploterów, albo do 8 chyba, przepraszam. Możemy wgrać do 8 urządzeń, tak, które posiadamy. Tylko wszystkie muszą być zarejestrowane na tym samym koncie Active Capitan. Ja już mam tą mapę wgraną do plotera. Chciałbym Wam teraz pokazać podstawowe funkcje tej mapy. Więc tak, wejdziemy sobie teraz w mapę wędkarską. Tak wygląda mapa tej pięknej okolicy, jakim jest Zalew Czorsztyński. Mam tutaj włączone też zdjęcia satelitarne, nakładane na tą mapę. Tutaj widzicie, jest cieniowanie izobat, ale mam tyle kolorów, ale zobaczcie, można sobie ustawić cieniowanie głębokości. Stworzyłem sobie i tak dodatkowy zakres od 6,2 do 10,2 metra. Stworzymy sobie nowy zakres głębokości. Od 10,2 do przykładowo 16,2. Kolor na przykład taki. Zobaczcie. W tym momencie dodaliśmy sobie nowy kolor. I tak możecie sobie wedle własnych potrzeb ustalić zakres cieniowania głębokości. Wiadomo, no, pływamy na różnych głębokościach. Dla jednych max to jest 6 metrów, dla innych to jest na przykład 20 albo 30 metrów, więc możecie sobie ustawić wedle własnych potrzeb. Kolejną ciekawą opcją w tej mapie jest mapa 3D. Zobaczcie, jak to wygląda. Pokazuje nam mniej więcej strukturę w 3D. Tego oto zbiornika, w którym miejscu jestem, w ustawieniach 3D możemy sobie zmienić na przykład poziom jeziora, tak? Jeśli nie zgadza się
poziom batymetrii, bo na przykład woda opadła metr, dwa, trzy, możemy sobie przesunąć głębokość na taką, jaką potrzebujemy. Kolejną mega, mega naprawdę fajną wizualnie opcją, i tutaj spinningiści na pewno będą to doceniali, jest funkcja Fish HD. Zobaczcie, jak nam pięknie rysuje spadki. Możemy sobie patrzeć, gdzie jest jakiś spadek, obrzucać go, prawda? Podpływać, napływać, tak jak nam to pasuje. Możemy sobie ustawiać coś takiego jak ślady, symbole ryb. Możemy pokazać ostrony dziobu. Widzicie, tutaj mijałem, bo ja dryfuję w tym momencie. I pokazało nam, gdzie, na którym metrze coś się pokazywało, tak? No, niekoniecznie zawsze może to być ryba, mogą to być równie dobrze bąble powietrza, tak? Sami wiecie, jak to jest. Kolejną ciekawą opcją jest cieniowanie reliefowe. Niestety jeszcze u nas w Polsce jeszcze tego nie ma, tego cieniowania, ale zaraz wam pokażę. W Holandii jest, z tego co wiem. To jak mam gdzieś punkty, to wam pokażę, jak wygląda to na Holandii. Zobaczcie, jaka magia, jak to wygląda. Coś pięknego. Prawda? No mam nadzieję, że kiedyś my też będziemy mieć taką możliwość. Zobaczcie. No to cieniowanie jest niesamowite. Jeśli nie macie batymetrii na jakimś zbiorniku, zawsze możecie sobie tą batymetrię sami stworzyć, pływając. Od tego jest funkcja Quick Draw Contours. Tutaj klikamy wtedy uruchom zapis i będzie nam rysowało batymetrię. Ja tutaj nie będę klikał, bo nie chcę sobie psuć tej pięknej mapy. Z mojej strony to wszystko. Jeśli wam się podobało, to jeszcze raz zapraszam do subskrypcji. Kliknijcie dzwonek, łapka w górę, a już w najbliższym czasie pojawią się nowe materiały. Pozdrawiam was serdecznie.